aż 90% osób w trakcie życia osobniczego odczuwa silny epizod bólowy kręgosłupa. Powszechność i częstotliwość występowania tego zjawiska zyskało miano choroby cywilizacyjnej. Związane jest to z siedzącym trybem życia oraz brakiem aktywności ruchowej. Długotrwałe utrzymywanie pozycji siedzącej doprowadza do zmiany napięć mięśni w obrębie układu ruchu człowieka. Aby zapobiec tym niekorzystnym zmianom, zaleca się codzienną gimnastykę i spacer na świeżym powietrzu. Ćwiczenie pierwsze, wzmacniające mięśnie pośladkowe. Przyjmij pozycję leżącą na plecach, ustaw stopy i kolana na szerokość bioder. Utrzymaj kolana pod kątem zgięcia 90 stopni. Unieś miednicę i tułów do góry z utrzymaniem środkowego ustawienia i utrzymaj tę pozycję przez 3 sekundy. Wykonaj dwie serie z 10-krotnym powtórzeniem. Ćwiczenie drugie, wzmacniające mięśnie pośladkowe. Przyjmij pozycję na czworaka z ustawieniem odcinka lędźwiowego w środkowym zakresie. Utrzymuj ręce wyprostowane w łokciach. Prostując jedną nogę w stawie biodrowym, utrzymaj zgięcie stawu kolanowego pod kątem 90 stopni. Wykonuj dwie serie z 10-krotnym powtórzeniem ćwiczenia. Ćwiczenie trzecie, wzmacniające mięśnie pośladkowe. Przyjmij pozycję leżącą na boku, z jedną ręką umieszczoną pod głową. Nogi lekko zgięte w biodrach i kolanach w celu wzmocnienia stabilności pozycji. Unieś jedną nogę do góry ze zwróceniem uwagi na ustawienie tułowia. Podczas unoszenia wyprostuj nogę w biodrze i zwróć uwagę, aby kolano ustawione było powyżej stopy. Wykonuj dwie serie z 10-krotnym powtórzeniem tego ćwiczenia. Pamiętajmy, że ruch jest najlepszym lekiem i nic nie może go zastąpić.